No dużo prezentów w tym roku dostaliście. Jest śnieg za oknem. Same wyjątkowe rzeczy nas spotykają w sumie tak naprawdę. O! W momencie, w którym pisałem list, no to tak naprawdę no nie myślałem, że w ogóle się uda poznać Anię, bo byłem przekonany, że jednak gdzieś będzie ciężko się przebić przez innych kandydatów. Natomiast no, w momencie, w którym się udało, no byłem pełen nadziei. I ja pamiętam ten moment, jak wjeżdżałem na gospodarstwo i wjechałem, przejechałem bramę i tak mówię, kurczę, co ja tu robię? I to tak? Taki, no, serio? Serducho było takie, urosło z jednej strony, tak, super. Ale z drugiej strony ten przyjazd przez to mówi tak, no to jest już albo w jedną, albo w drugą, tak? To będzie albo wszystko, albo nie będzie tak nic. Czułeś? Tak czułem. Jak przyjeżdżałeś tutaj, na jakim ty byłeś w ogóle etapie takim, wiesz, mentalnie, w sercu, w głowie, w sobie, nie? No ja mam gdzieś tam tą swoją przeszłość, mam dzieci już, te moje wcześniejsze relacje no, były mało udane, no i dość trudne, co wyszło no, w trakcie trwania programu. Natomiast no, gdzieś tam to zamknąłem. To jest naturalne, że no, czy ludzie no, mają te dzieci, tak? Czy kobiety, czy mężczyźni, no coś tam się nie udało i ja to akceptuję. A to też nie można traktować, że to jest jakaś bariera, tylko... Ale całkiem sobie poradziliśmy. Dzieciaki bardzo tak, fajnie się no tutaj czują też. Tak? I Anię bardzo polubiły, razem też czas spędzają. Nie widziałam żadnej bariery, skoro powiedział, że chce mieć te dzieci jeszcze, z dwójkę. No i tak się składa, że no też jakby... Pięknie nawiązujesz do tematu. No, a no najważniejszą zmianą, która zaszła u nas w naszym życiu, no jest to, że spodziewamy się dziecka. No i przyszłe no, święta już będziemy spędzać w trójkę. Tak. Tą rodzinę na pewno stworzymy taką ciepłą właśnie, że będziemy potrafili o to dziecko zadbać, patrząc po tej codzienności naszej. Nie obawiam się niczego tak naprawdę. Jak pojawi się nasze dziecko, to wydaje mi się, że w dalszym ciągu Kuba będzie tak samo dobrym ojcem dla tego naszego dziecka, jak i dla swojej trójki. Ja tak nam się to wszystko ułożyło. Kiedy będziecie we trójkę? No gdzieś już na wiosnę. Na wiosnę.